Co skłoniło Pana do pójścia do dermatologa? Znaczy, umówmy się tak, nie zacząłem od dermatologa. To była przypadkowa wizyta związana 6 lat temu ze znamieniem na czole, które było sobie, nie przeszkadzało mi, ale rodzina stwierdziła, że tak trochę za bardzo się rozrasta i wypadałoby coś z tym może zrobić. No i poszedłem do lekarza chirurga plastyka, żeby na początku to zobaczył, ewentualnie wyciął. No, nie było problemu, wyciął, ale w badaniach histopatologicznych wyszło, że niestety jest to czerniak. Przez 5 lat byłem pacjentem Centrum tej Onkologii w Warszawie. No i tam przez te 5 lat, że tak powiem, byłem pod ich kontrolą. Wszystko wydawało się być w porządku. Badania, że tak powiem, co 2, co 3, co 6 miesięcy. No i po 5 latach mój lekarz prowadzący stwierdził, że wedle ich kanonów jest pan zdrowy. No bo 5 lat nie było remisji, tylko tam raz do roku, może częściej, niech pan się skontroluje na wszelki wypadek. No i po niestety pół roku było znacznie gorzej, bo już to nie było znamie na czole, tylko też było wszędzie. No i stąd też tak bym ponownie trafiłem do Centrum Onkologii, tym razem do innego lekarza. I od lipca, tak, teraz jestem w 5. cyklu chemii, no i odpłukać powoli się wszystko cofa, więc jak na razie, tak powiem, dobrane lekarstwa są i bardzo fajnie, bo to się naprawdę wszystko zaczyna, że tak powiem, wycofywać, więc ja jestem zadowolony. A jakie było to pierwsze leczenie, kiedy wykryto u Pana chorobę? Czy pierwsze leczenie może nawet trudno nazwać leczeniem, bo oprócz tego, że zostało to wycięte i były badania, tak powiem, co jakiś tam czas, jeśli chodzi o USG węzłów chłonnych, USG brzucha, rentgen i wizyty kontrolne, to tak naprawdę nie było żadnego leczenia. Tylko i wyłącznie wizyty okresowe poprzedzone wcześniejszymi badaniami, które lekarz sprawdzał i stwierdzał, czy ewentualnie mamy się martwić, czy nie. I tyle. A jak obecnie jest Pan leczony podczas zaawansowanego czerniaka? Udało mi się dzięki mojemu tutaj panu doktorowi, tutaj dziękuję bardzo, dostać się do programu, tak się nazywa, skojarzonych tych leków, czyli podawane są dwa leki, które no, bardzo dobrze działają, są idealnie wcelowane w ten typ i w tą mutację, którą akurat mam. I dzięki temu no, na kolejnych tomografiach komputerowych widać, że tak powiem, że to się cofa, a było nieciekawie. A jakie są efekty leczenia? Przynajmniej na razie cofną się zmiany z głowy, co tutaj się najbardziej, że tak powiem, martwiłem tym. Większość zmian z wątroby, część zmian z płuc, z mięśni. No, w kościach jeszcze to ustrojstwo trochę siedzi, ale miejmy nadzieję, że to też, że tak powiem, jest do, że tak powiem, załatwienia.